Cześć, tu Niezależna Manufaktura Taneczna z Wrocławia. Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić na projekt Sztuka Spokoju. Czyli taniec, śpiew, artykuły na blogu, podcasty, webinar. Wszystko tu na kanale YouTube i na naszym profilu na Facebooku. Serdecznie zapraszamy. Działania projektowe manufaktury adresuje do Wrocławian, współmieszkańców, sąsiadów, z uwzględnieniem grup najbardziej potrzebujących. Od wielu lat pracując z wyżej wymienionymi grupami, obserwuję, jak bardzo potrzebne są tym osobom wszelkie działania artystyczne, jak głębokie i pożądane zmiany powoduje kontakt ze sztuką. Projekt zadedykuję także artystom, animatorom, społecznikom, z którymi współdzielę pasję, życiową misję, którzy niosą inspirację, a wspólny dialog zawsze jest odkryciem. Chciałabym w przyszłości, żeby moja zdolność do bycia z ludźmi sięgnęła dalej i szerzej, docierając do osób siedzących po drugiej stronie szklanych domów. Cześć wszystkim! Dzisiaj troszkę intensywniej. Stajemy do skoku, trzeba najpierw pooddychać, bo oddychanie jest najważniejsze. Wdech, 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 wdech. Ostatni raz. I maszerujemy. Jeszcze chwilkę. Uwaga! Maszerujemy w rozkroku do środka. Rozkrok. Miękkie kolanka. Na zewnątrz. I zostajemy w rozkroku. I dołączamy barki. 4, 3, 2 i w przód. Jeszcze raz w tył, 8. Nie ma odpoczynku dzisiaj. I w przód. I dość. I balans na kolankach. Uginamy. I przenosimy ciężar. Raz na prawo, raz na lewo. I ładnie. Dołączamy ręce. Wymach przed sobą. Zabieramy powietrze, spoglądamy na dłoń. To samo, lekko w górę. Jeszcze 4. Firmujemy kola, obie ręce w górę. Balansujemy cały czas. 4, 3, 2 i w dół. I wymachy. Do góry. 4, 3, 2 i same nogi. Uginamy kolana. Ręce z przodu. Cztery, trzy, dwa. Ręce w górę. 4, 3, 2 i kolanka do góry. Skręcamy tył do nogi, rozgrzewamy też mięśnie brzucha. Uwaga, maszerujemy. Wdech, wydech, rozkrok i uginamy kolana. Wracamy do balansu. Cztery, trzy, dwa. I jeszcze raz. Pięta o pośladek. 4, 3, 2. I kolanko w górę. 8 razy. Zrobimy sobie taki schemacik. Skręcamy tylko kolana. I kolana do środka.
Wygięta postawa. 8 razy i dołączamy ręce. 4, 3, 2 i kolanka w górę. Z góry ręce. 3, 2 i kolana do przodu. 4, 3, 2 i marsz. 4, wydech, wdech i krok w prawo, krok w lewo. Prawo, w lewo. Uginamy lekko kolana, plecy proste, kolana na zewnątrz, tylko do środka. Cztery, trzy, dwa i dość. Zostajemy, maszerujemy w miejscu. Lekko ugięte kolana, tak żeby prawa uda zapracowały. I dość, kolana do środka. Skręcamy tu lekko w stronę ugiętej nogi. Głowa nie, głowa patrzy na wprost, ręce do nogi i mocno kolana do środka. Dołączam jeszcze wypchnięcie biodetka w górę. I po dwa razy. Raz, dwa, raz, dwa, raz. Rozgrzewamy biodra. To nie jest skręt w kolanie, to jest skręt w biodrze. I po raz. Cztery, trzy, dwa i dość. Lekki balans, troszkę zwalniamy. Jeszcze cztery, trzy, dwa i sto. Malutki balans. Ręce do boku. I samym tułowiem pracujemy. Odpychamy prawą ścianę i lewą. Rozpychamy się. Mamy przestrzeń, dłonie w dół i szybciej. 8, 6, 5, 4, 3, 2 i 100. Przód, tył. Przód, tył. Sama klapa. Dwa. I próbujemy szybciej. Jeszcze cztery, trzy, dwa i dość. Rozluźniamy nóżki. Troszkę mniejszy rozkrok. Prostujemy kolana, lekko upinamy i biodra. Przód, tył. Przód, tył. I szybciej. Trochę izolowane w ruchu, żeby wiedzieć, gdzie klata, gdzie miednica, gdzie stopa. I na boki. To wszystko. Biodra mnie nie zakręci, ale nogi rozgrzeje. I kółeczka. W prawo. Cztery, trzy, dwa i w lewo. Teraz. Cztery, trzy, dwa i dość. Dół. Zatrzymujemy szybko w miejscu. I tylko podnosimy pięty w górę, żeby nam się zagotowało góra. Cztery, trzy, dwa i sto. Podnosimy jedną nóżkę, drugą i trzymamy. Jeszcze chwila. Cztery, trzy, dwa i dość. Rozluźniamy nogi, łączymy, jeszcze chwilę na nogi, uginamy lekko kolana i tylko akcentujemy stopą z prawej, z lewej strony. Cztery, trzy, dwa i prawa noga cztery razy. I lewa. Jeszcze raz. Staramy się całkiem wyprostować nogę. Po dwa. I po razie.
dwa i marsz. Maszerujemy do rozkroku. I teraz uwaga. Rozluźniamy nogi. Wdech. Wydech. I schodzimy w dół latą. I wychodzimy do góry. Lata w dół. Do góry zakrywamy plec. I to robimy w tempie. Na dwa w dół, na dwa w górę. Raz, dwa. Raz, dwa. I dół. Dół. Góra. Góra. I dół. Dół. Góra. Jeszcze dwa razy. Schodzimy w dół i dostajemy, tylko pochylony. Łokciami rozpychamy uda na zewnątrz. Proste plecy. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Nie pochylamy, nie zadzieramy. Cztery, trzy, dwa, dłonie na kolanach. I w tej pozycji balans. Biodra mocno z tyłu i tylko przenosimy ciężar raz na prawą nogę, raz na lewą. Robimy to samo i skręcamy bark do kolana. Po dwa razy. Taki matowki balans, dwa razy. I sięgamy ręką daleko i zmieniamy. Do siebie i tak. Przenosimy ciężar na lewą nogę, rozciągamy prawą i zostajemy w tej pozycji. Odwracamy się, tylko stopy robią zwrot. Ręce zostają po wewnętrznej stronie lewej nogi, proste plecy, lewa ręka. Cztery, trzy, dwa, dość. Stópkami wracamy na drugą stronę. Rozciągamy wewnętrzną stronę uda. Proste plecy, biodra w dal. Cztery, trzy, dwa, dość. Stopy wracamy w prawą stronę. Noga z tyłu na pół palcu. Lewa dłoń na podłodze, prawa ręka w górę. Cztery, trzy, dwa, dość. Wracamy przez środek. Prostujemy nogi. Jeszcze wkłon. Uginamy kolanka, zmniejszamy rozkrok. Splatamy z tyłu dłonie. Rozsujemy kolana i proste ręce w górę. I uginamy na zmianę prawe lewe kolana. Prawe ugnij, wyprostuj, zmień i lewe. Wyprostuj, zmień i raz. I raz. I zmień i raz. I dość, ręce w dół, na kolana, zabieramy ręce, wdech i wydech, wdech, wydech. Dzisiaj nauczymy się obrotów Chenet na relewę, czyli pięty uniesione lekko nad podłogą. Pamiętamy, żeby nogi były proste. Brzuch spięty, pośladki spięte, wyciągamy się w górę. Dzięki temu będziemy mogli dłużej utrzymać naszą pozycję. Relewa. Dobrze. Pamiętamy, przy obrotach najważniejsza jest głowa. Tak? Przechodzimy do ćwiczeń. Ręce na biodra. Wyciągamy się w górę. Noga przygotowana. Patrzę w jeden punkt. I hop, głowa. Po treningu
bardzo istotne dla nas. Są różne techniki relaksacji, pozwalają one nie tylko rozluźnić się po wysiłku, ale też zbudować relacje, zbudować zaufanie między partnerami. Dużo robimy różnych elementów choreograficznych, które wymagają tego zaufania. Potem takie techniki wspierają później to, co robimy w choreografii. Zaczniemy sobie dzisiaj zupełnie prostą, bardzo łatwą technikę relaksacji. Będzie ona wymagała od nas tylko dłoni w użyciu, więc możemy te dłonie lekko rozgrzać. Nasz partner leży na plecach, zupełnie swobodnie, barki opuszczone w dół, oddycha, broda dąży do mostka, wydłuża się kręgosłup, ale tak zupełnie swobodnie, nic się nie napina. I teraz jedną dłoń kładziemy w okolicy gdzieś w okolicy miednicy, drugą kładziemy w okolicach na przykład kolana. I w tym samym tempie, w tym samym rytmie zaczynamy, tak jakbyśmy chciały rozblokować bardzo zimną plastelinę. Obie ręce muszą działać nie w różnym rytmie, tylko w jednym rytmie. Jakbyśmy chciały rozwałkować bardzo zimne ciasto. Zaczynamy delikatnie rozwałkowywać. Patrzymy, jak się zachowuje ciało naszego partnera. Gdy robimy to, relaks ma miejsce, to ciało zaczyna poruszać się delikatnie, właśnie w tym samym rytmie, w którym działają nasze ręce. Już mamy taką pewność, że ciało się rozluźniło i że połysze się w taki sposób, w jaki my połyszymy głowa, to będziemy przesuwać bardzo powoli i zmieniać położenie jednej z rąk. Tutaj jest taka zasada w tej relaksacji, że jedna ręka musi cały czas mieć kontakt z ciałem. Czyli jeżeli będziemy chcieli zmienić ułożenie ręki prawej, to lewa cały czas trzyma kontakt z ciałem i zmieniamy teraz ułożenie ręki prawej. Gdybyśmy teraz chcieli zmienić ułożenie ręki lewej, to prawa trzyma cały czas kontakt z ciałem i zmieniamy. I taka zasada. Delikatnie poprzesuwamy ręce w taki sposób, żeby jedna miała cały czas kontakt z ciałem. Staramy się, żeby cały czas to kołysanie było troszkę jak taka mantra, tak jednostajne, żeby nie wytrącać naszego partnera z tego stanu relaksu. Kiedy czujemy, że nasz partner nie może się zrelaksować, to więcej uwagi przenieśmy w kierunku miednicy. Po prostu troszkę dłużej popracujemy nad kołysaniem miednicy. I tylko na tym możemy się skupić. Możemy też pomóc oddychając razem z partnerem, obserwując oddech partnera. I później znowu wrócić do przeniesienia tej jednej z rąk do innego miejsca. Kołysanie miednicą wprawia całe ciało w kołysanie. Zobaczcie, jeśli przeniesiemy obie ręce, na przykład nie tylko na rękę, na jedną z rąk, to całe ciało przestaje się kołysać. Także najlepiej, żeby jedna z dłoni cały czas miała kontakt z miednicą.
powoli chodzić kończyć. To z wydechem bardzo wolno wygaszamy ten ruch. Czyli coraz wolniej powyższamy, coraz wolniej, aż do zupełnego zaniknięcia kołysania. I przez chwilę możemy zostawić partnera obok, obserwując tylko jego oddech. Dlaczego tańczę i dlaczego lubię taniec? Mogę powiedzieć, jak chcecie. No, dobrze. Ponieważ, i zabrzmi może poważnie, przez taniec mogę wyrazić więcej niż normalnie wyraziłabym słowami lub inaczej, ponieważ przynajmniej ja tak mam. Jak tańczę, to jakby uzupełniam to, co można powiedzieć słowami. Taniec jest też taką formą wyrazu i komunikacji z innymi ludźmi. Tak samo jak tańczę do muzyki, żeby wypełnić tą muzykę. To też jest jakby taniec, nie wiem, bo w ogóle tak mam, że wszystko we mnie musi być taką całością, staram się nie oddzielać różnych rzeczy. I taniec jest taką ważną częścią, którą wypełnia z jednej strony słowa, z drugiej strony wypełnia muzykę. I przepraszam, jeżeli się zrobiło jakieś sztuczne. O, to jest nic z tego widziałam. Ja też go widziałam i przestałam prawie tańczyć, jak go zobaczyłam. Ja mam Dante. To jest mój. To jest Dante Mini. Mini Dante. Dajcie go tutaj. No. A co was, słuchajcie, wracając do tematu. A co spowodowało, że tyle lat jakby to robicie? Że się trzymacie tego tańczenia. Jeśli tańczy, to jednak brakuje. Tego wraca jednak. Takie uzależnienie, przyzwyczajenie. Ja też chyba nie tańczyłam z pół roku i nie mogłam wytrzymać sama ze sobą. Musiałam szukać następnych zajęć i sobie się zapisać. I trafiłam tutaj. No. Nie, ja to kiedyś już to wiedziałam. To jest jak oddychanie. No jak się przestanie, to można użyć. No, chociaż na przykład dla mnie też ta relacja z wami jest bardzo ważna. Miejsce, w którym się tańczy, ludzie, z którymi to robię. Bardzo, bardzo ważne. Nie mam tak w każdym miejscu, że jak idę gdzieś, gdziekolwiek tańczyć, że też od razu mówię taką miejscu, mi to wyjątkowe. Są takie zawsze otwarte i zawsze można... A to prawda. Tańczyć to też z osobami, z którymi się człowiek dobrze czuje. No tak, bo my już jesteśmy tak długo, że gdzieś tam się znamy, wiemy jak będzie, jak to jest, gdzie jest, a też jak się idzie w inne miejsce, no to często to są osoby z przypadków, których już drugi raz nie spotkasz, ta grupa się może rozpaść razem, bo zaczyna się w początku. Może to dlatego, że taniec jest tak intymny, trochę jak śpiewanie, że czujemy się bezpieczne ze sobą, dlatego się przyjemniej tańczy. Taka też siła tej grupy. Nawet jak kogoś nie ma przez pół roku, rok i wraca, to nagle on jest i nie ma czegoś takiego, że już nie ma, tylko ciągle jest. Z tej grupy się chyba po prostu nie wypada. Tak jak z mafii! Nie można odejść! Nie można! Nigdy nie odmierzyć do śmierci! Thank you.
Mój teatr tworzą ludzie. Z bogactwem wewnętrznego świata, doświadczeniem, bagażem przeżyć, nieufni i skrępowani konwenansami, ograniczani życiowymi rolami, które zmuszeni są pełnić, niesamowicie ekspresyjni, ogromnie trudno do nich dotrzeć. Wyzwoleni stanowią nieustające źródło inspiracji. Zaskakują, nadając relacjom międzyosobowym ponadczasowego wymiaru. W moim teatrze nie istnieją granice. Brak w nim kategorii czasu, przydatności, użyteczności, skończoności. Nie mają dla mnie znaczenia wiek, status ekonomiczny, płeć czy kolor skóry. A podejmowanie w ramach pracy teatru działania mają charakter otwarty i nie podlegają jakiegokolwiek rodzaju ograniczeniom. Opisana powyżej relacja jest zatem w swej istocie żywa i nosi znamiona prawdziwego przeżycia, gdzie komunikacja między jej twórcami stanowi dialog, a podmiotowość jest wartością. W każdym odcinku trzeba zaznaczyć, że nie jesteśmy profesjonalistami, że nie mamy wykształcenia kierunkowego, że wielu z nas zajęło się sztuką dopiero w dorosłym życiu, kiedy już inne sprawy się poukładały i to był ten czas wolny, który chcieliśmy spędzić właśnie poprzez rozwijanie swoich pasji, talentów i to jest ta grupa, która daje tę możliwość. No i można to traktować jako brak, a można to też traktować jako zaletę, ponieważ każdy przez to, że robi coś innego, wnosi do tego teatru jakąś taką swoją wartość, zupełnie jakość inną. Nieporównywalną. No.